Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jako, że dziś mamy niedzielę, roboty przy aucie za dużo też nie mam, a właściwie nie mam wcale. Także przystąpię do takiej rutynowej kontroli pojazdu. W sumie to posiadam na MMI kontrolę oleju, ale uwierzcie mi, że nie wierzę temu ani trochę. Nie ma to jak manualnie sobie sprawdzić olej, chociaż co niektórzy akurat w tym modelu auta nie mają takiej możliwości, ale podobno można sobie dokupić jakiś bagnet serwisowy i go zamontować. No ja na pewno bym tak zrobił, no bo tak jak mówiłem, no nie bardzo mi się podoba ta kontrola oleju w MMI i nieraz widziałem i słyszałem, że nie do końca to działa prawidłowo. Olej jak najbardziej sprawdzony, ale widzę, że płynu jakoś troszeczkę jakby brakowało, chociaż nie do końca, bo nie ma jeszcze minimum. Jak auto się zagrzeje, to troszeczkę tego płynu przybywa, jest akurat na równo, także na razie nie będę na pewno dolewał. Przy okazji też spojrzymy, czy nie ma gdzieś jakichś wycieków, coś się nie pojawia czasami nowego. Osa jest na swoim miejscu jak zawsze, już od kilku, chyba 10 nawet tysięcy. No i nic tu złego, podejrzanego na szczęście nie widać. Przegląd auta w sumie taki sporadyczny, zakończony. A teraz może jeszcze udamy się w małą podróż. Tylko że tym razem moim Jaguarem. Ale zanim wystartuję, to troszkę go stuninguję i dopompuję mu powietrza w kołach, żeby się lepiej jechało. Także zamykamy auto i lecimy. No i dobra, gdzie tu jedziemy się przejechać? Jesteśmy tutaj, 65. A myślę, że pojadę tu 64, 63. Ewentualnie wrócimy sobie do 66 i 65 do domu. Takie małe trójkątne kółko. No zobaczymy, czy nie spuchnę, jak dojadę w to miejsce. Jesteśmy w punkcie 64 i teraz jedziemy do 63. Także ogień. Jesteśmy w punkcie 63 i teraz będę wracał, ale zanim wrócę, jedziemy tutaj do góry na wał, może coś ciekawego będzie widać, ale wcześniej jeszcze skosztujemy wody. No a dzisiaj niedziela, także nic ciekawego, dużego tutaj nie płynie.
Przeżyć, ale tak na poważnie, to czasami sobie tak właśnie jeżdżę tutaj tą trasą, czasami tu dalej, czasami troszkę bliżej, czasami tędy, tak z nudów po prostu i troszeczkę dla sportu, także nie jest to jakiś mega wyczyn, bo ta trasa ma tam zazwyczaj około 10 km, także jak na rower to w sam raz. W sumie do domu to zostało mi jeszcze tam może z 300 metrów. Nie wiem, czy to jest widoczne, taki duży słup i troszeczkę po prawo od słupa widać parking, na którym stoi auto. Nie wiem, czy to będzie w sumie w kamerze widoczne, no ale tam akurat jest parking, na którym stoi moje auto i tam niedaleko mieszkam, także jakieś to jeszcze mogę za 300 metrów może i będę na miejscu z powrotem. Kiedyś w którymś filmie wam wspomniałem, że jak nie będę miał co nagrywać, od czasu do czasu nagram może jakiś inny filmik. Nie wiem, czy się wam się będzie to podobało, czy nie będzie się to podobało. Jak ktoś, to piszcie, żebym więcej takich rzeczy już nie nagrywał. A na dzisiaj to już chyba wystarczy. Także jak zawsze, dzięki za obejrzenie do końca. Dzięki za oglądanie moich innych filmów. Jak zawsze też cały czas was zapraszam do oglądania tych filmów. Zapraszam też was do subskrypcji mojego kanału. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.